Siema, ja jestem Kelele, ze mną jest Justyna, znana jako Wisieku. Hejka, ale wystrzał. Witamy was w kolejnym odcinku ze Spidermana. W poprzednim odcinku trochę tutaj narozrabiali. Trochę było walki na wodzie. Muszę ich ostrzec, że tu trzeba mieć na nie pozwolenie. Dobra, zróbmy sobie misję poboczną. Czy któryś z was ma na to pozwolenie? A, przyszedł Maruda. To jest? Co jest? Wysadziło ich. Nie bawcie się fajerwerkami. Oddycha, ale zabiorę go do szpitala. Dobra. Wiedziałem, że coś się stanie. Lepszy niż karetka jest. Tak. Wygląda na to, że tylko zemdlał, ale lepiej nie ryzykować. Wszystkie ma palca? Tak. Ale zaznacz mi może ten szpital. O, okej, zaznaczyło mi. Jezus, szkoda nie spadł. O Jezus. Spiderman? Spokojnie. Zabieram cię właśnie do szpitala. Właśnie nie wiem, że tak spokojnie. Z tych względów muszę wspomnieć, że fajerwerki są w Nowym Jorku nielegalne. Jaki służbista tutaj się zrobił. Były dla naszego brata, Lexa. Straciliśmy go kilka lat temu, a uwielbiał je, więc puszczamy kilka w jego urodziny. No, teraz prawie ciebie stracili. Może taki mają właśnie trend. Wow. Proszę, tutaj Bambik do leczenia. Służba do zdrowia się tą zajmie. Mam tu świetnych lekarzy, dobrze się tobą zajmą. Trochę na to wydasz. Zaczekaj. Jakie ręce ma okopcone. Może zajrzyj tam, gdzie je kupiliśmy. Doki. O. Stąd, między tymi dwoma mostami. Z tego dłuższa misja się robi. Rozejrzę się tam. A to nie dobra. Tak, że po prostu nie potrafili ich używać? Wiesz co, może był jakieś... Hej, właśnie odstawiłem Majka. Chciał, żebym sprawdził miejsce, z którego wzięliście fajerwerki. Chodzi o Doki? Dobry pomysł, ale uważaj. Widziałem dwóch uzbrojonych typów. Mieli broń palną. Będę uważał. Dzięki! Może to pistolety na flary. Ej, ale spodziewałem się, że to jakaś taka, wiecie, słaba misja, że wystarczy... Stary, ostrożnie przy tej beczce. Nie zarobimy ani grosza, jeśli wysadzisz nasz towar. Zobacz, beczka płonie, ci tu fajerwerki robią. Halo, BHP. Pokonaj przestępców. Miles może użyć kamuflażu, aby stać się niewidzialnym, gdy jego wskaźnik kamuflażu się zapełni. Gdy nie korzysta z kamuflażu, wskaźnik się napełnia. No dobra, i jak mam tego użyć? Górnym. Ciche eliminacje. A. Może tutaj przejdę? Dam radę cię cicho wyeliminować? Którym cichą eliminację się robi? A, z przysiadu, dobra. Oła, ale dostał w lampę jeszcze. Ale teraz wisi. Teraz tego? Pa, jak poprzylepiani, jak typowy pająk. Świetnie. Tam jest następny. No, nim też bym nie chciała być na pewno. Do kolejnej latarni. I co, nikt mnie nie widzi? Tak normalnie sobie ich podnoszę? Nie wiem, ale powiem ci, że... Ja bym się bardzo wystraszyła, gdybym zobaczyła ludzi w takich wielkich kokonach. Dobra, tam jest jeszcze jedna osoba. Tutaj jest gość, tak? To cyk na lampę. A to w Australii podobno można zobaczyć takie. Cudeńka podobno. W Australii to wszystko chcecie zabić. Oła! Słyszeliście ten huk? Taki pusty? Okej, dobra, tam ci wróci. I nie, proszę, proszę, na lampę wskakuj. Sporo to na lampę. Miles, co robisz? Teraz ciebie tutaj podlepimy. Pa, wszystkie lampy nimi pozajmuję. Ruszam się jak dzień. O Jezus. Czujesz? Jest ciemno, tylko te lampy się świecą i tak... Czy ja mogę tam tego złapać? Jak siedzimy w Warszawie. Chyba niezbyt. Dobra, kolejny przylepiony. Ty, oni szans nie mają. Ile to jest? Dwóch zostało. Okej, na radarze widzę. Przelecimy sobie tutaj. Koleżka jak się odwróci, to będzie mocno zdziwiony. O dobra, tego już nie mogłem zrobić. Hej chłopaki, chciałem tylko ostrzec was przed jakimiś podejrzanymi typami sprzedającymi trefne... Ej, ktoś jeszcze był. Postrzelają do mnie. Eliminacja za nogi i kopniakiem. Au, szczęka złamana. Jeszcze przetarł po nim asfalt. Ta, no czymś rzuca. Okej. Strzelają? No strzelają do mnie cały czas. Macie tutaj gadżety. Dobra, tłuczemy go. Kto został? Ty, tak? Spróbujemy nowej sztuczki. To? I bronią. O, ale dostał karabinem w czerep. Dobra, to cię jakoś oduczy strzelania do mnie, do bagażnika. Może jakąś supermoc? No to tak średnio. Mało, nie bardzo trafiłem. Dobra, ale wiecie co? Chciałbym jedną rzecz użyć. Kto żyje? Ty żyjesz. Tu? Aj, nie tak. Jeszcze raz. No tak. Użyć tego bicza na nim. A, coś mi nie działa ten bicz, kurczę. Pajęczy. Jakiś gaz rurką chciał... Hej! Są podpalone? Rzeka. Wrzucę je do rzeki. Nie, w tą łódkę. Tam ktoś płynie. A, muszę je zniszczyć. Jeszcze dwie się podpaliły? No, Miles, co się dziwisz, jakie... Tutaj detonujesz obok. To jest najlepsza misja ever. To jeszcze tą. No nie, tam podpalę kogoś przecież. Tam ktoś pływa. Ktoś ma na pewno piękne widoki. No dobra. Dobrze się skończyło. Po prostu Spiderman sam sobie chciał pospić. Lex byłby w niebo wzięty. Miłego pobytu w Nowym Jorku. Uważajcie na siebie. Dobra, mamy przy okazji nowy poziom. Póki co nie będziemy punktów umiejętności wydawali. Chodźmy zdjęcie zrobić, bo dawno żadnego nie robiliśmy. Od poprzedniego odcinka. Ciekawe co Craven planuje w mieście, kradnąc nam tutaj złoczyńców. Na szczęście jak się przegrzeje, mogę wskoczyć do sklepu i schłodzić się przy klimatyzacji. Może to i prawda, ale ich klimatyzacja zwyczajnie mrozi, więc warto wziąć ze sobą kurtkę, której przecież nie macie w taki upał. Będę z wami szczery, u Teo nie ma klimy, ale przepływ powietrza jest sam przyjemny, a jak tylko otwierają się drzwi... Dobra, dziwna reklama, ale może dla nich działa. Było dobrze? Jeśli tak, wrzuć. Jeśli nie, zapomnij. Dobra. A teraz zauważyłem, że patrzcie, on ma maskę Spiderkota. A ten się po... ogonie drapie. Nie, są dwa Spider-Kacy. Tylko jeden ma bluzkę Balenciaga. Leo musiał stawić czoło właścicielowi innego sklepu, który skopiował jego pomysł na pomocie z maskotką. To dopiero zaczęło się dziać. Wiecie co mi to przypomina? Te wojny między Lidlem a Biedronką. No nie. Dobra. Chodźmy tutaj, kryształ Marko jeszcze mamy przy okazji. Muszę wam przyznać, że przyjemnie mi się te kryształy tutaj robi. O, leczenie, 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 żeby nie było przypału. Tu paleton. Pewnie, że nie musimy, ale możemy. Mogę cię wypchnąć? Mogę. Kto tu został? Spojrzę z góry. Ty, oni taki zasięg mają na mnie. I kolejną skrzynką. Okej, okej, biję go. Dobra, muszę tego gościa, co strzela, bo mnie irytuje. Wypadł, gościu. Za to oszukiwanie. Okej, może jakieś parady zrobię. O, parady dobrze działają na nich. Bo Miles odpowiada elektrykom. O, i wszystko. Elegancko. W poprzednim odcinku trochę było umierania, ale idzie powoli coraz lepiej. Może popadam w paranoję, ale gdziekolwiek pójdę, widzę ich. W pracy, w sklepie, w parku. Śledzą nas. Marko naprawdę się bał. Ciekawe, no dobra. Ci, którzy go szukali, wciąż gdzieś tam są. Marko w kłopoty tu wpadł. Całkiem poważne. Dobra, zróbmy jeszcze przestępstwo, jak już tu elegancko jest przed nami. Prawie odblokowaliśmy w ogóle małe odejście. O, to tutaj już. Szybką podróż. Dobra. Ja się nie staram. Robię wszystko, co mogę. Kto mi tam kibicuje? Dobra, leczenie. I prądem ich. Tak. Ktoś tu jeszcze żyje? Dobra, przy okazji tą babeczkę, co miałem uratować, poraziłem, ale to nic. Twardzi jesteście. Fist przydałby się ktoś silny. Przemyślcie to. Dzięki za zajęcie się tymi typami, Spidey. Przy tobie czuję się dużo bezpieczniej. Dobra, dobra, bo ona chyba zaraz nas zacznie podrywać. Co my tu mamy jeszcze do wyboru? Coś po drodze do zrobienia? Chyba nie. No tu mamy niby zdjęcie i kryształ Marko, ale to strasznie daleko. Chodźmy, może misję główną zaczniemy znowu robić. I lecimy. Ale w ogóle dziwny most. Strasznie dużo cienia im tam daje. O, uda się wylecieć, z tego wybić. A jeszcze trochę wyżej. O, udało się. Jakieś prądy powietrzne jeszcze bym chciał tutaj złapać. Tu idzie, ale on jest w drugą stronę. Czy prąd powietrzny zadziała pod prąd? Zadziałał! Wow. Dobra, czyli fizyka tu nie obowiązuje. Nawet chyba lepiej. Tu koło mostu chyba. Pod mostem, ale fajnie. Tak? Tu? Będzie? Jest. Ej, czuję się jakbym jakieś powietrzne metro tu złapał. Chwila, moment, korki ominięte. O. I cyk. Dobra, jeszcze 2 kilometry. On mi pokazuje jaki ogrom jest tego Nowego Jorku. Nigdy nie byłem w Nowym Jorku, ale nie wydaje mi się, żeby aż tyle było wysokich budynków tam. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Nie no, są takie... Ja w dzielnicy biznesowej, tam przy tym, tak. Ale zobacz, tu chyba na potrzeby gry chyba wszystkie zrobili takie mocno wysokie. Nie no, są takie. Wyobraźcie sobie Spidermana w Europie, jak mamy dużo niższe budynki, generalnie. No. Bo to jest Central Park, rozumiem. To jest tak. Generalnie dookoła na 100%. Tutaj tak, dookoła tak. Ja mówiłem o innych dzielnicach, gdzie byliśmy. O, sztuczka jakaś? Nie. Wiecie co? Chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić, tylko muszę sprawdzić, który mi się nurkowało. Okej, L3. I teraz się uda? Tak, udało się. Giga pętla i lecimy do przodu, jeszcze dalej. Dobra, może jeszcze raz. R3. Zrobię pętlę. Nie, za mało byłem. Nie spadałem za dużo, o. Nie było prędkości. O, wyjdzie? Dobra, jest nowy trik. I lecimy. Jakieś przestępstwo, pościg, ale na razie go omijmy. Chodźmy do tej misji. A, tu skrzyneczka jeszcze obok. Naprawdę musimy to robić w maskach? Zależy. Spokojnie. Nie chcę, żeby bratanek znów skopał mi tyłek. Twój tata patrzył na mnie dokładnie tak samo. Młody? Ręka mu wchodzi w ten kostium cały podrapany. A takie fajne te przechodzą, prądy po nas czerwone. Martin Lee. Ktoś go wyciągnął. Wiem, o czym myślisz, Miles. To nie twoja wina. On się do niego po nazwisku zwraca. To więzienie innego rodzaju. To nie jest proste. Nigdy tak nie mówiłem. Ale a nie, przepraszam, Majka to imię. Morales to nazwisko. To dlatego dzwoniłem. Musisz mi w czymś pomóc. Sam mógłbym to zrobić, ale... Po co? Zawiasy to Prowler na emeryturze. O co chodzi? Muszę zabrać stary sprzęt z ulicy. Jest przy starym laboratorium Roxxon blisko Central Parku. Tak, znam to miejsce. Serio zostawiłeś Prowlera za sobą? Za nami. No jakieś chwyty manipulacyjne tutaj stosuje na nas. Najpierw tu o ojcu wspomina. O, jeszcze nam zabrał maskę. Jak się... Miles, jeśli chodzi o Lee, nie bądź głupi. Ten kostium nie wygląda tak dobrze na cutscenkach. Chyba, że to dlatego, że obrażenia odniosłem? Nie żartuję, Miles. Słyszałem, że gość może zrobić z mózgu jajecznicę. Odpuść sobie. Co jeszcze u ciebie słychać? Jak szkoła? College? Poznałeś kogoś? No, ten college to kiepsko idzie. Chyba tak. Jestem. Czego mam szukać? Wytęż wzrok, chłopcze. Wgrałem kod Prowlera, kiedy zwinąłem ci maskę. No jasne. Skrytka pozostanie ukryta, dopóki nie wykryje mojego kodu. Co mam zrobić? L2. O, musisz tutaj coś jest. Klucz. Spróbuj. Hakowanie. Nie oszukuj. Powoli. Dobra, muszę oba nacisnąć, lewy i prawy, z odpowiednią siłą. Wow. Dobra, to nie jest takie łatwe. Jeszcze pad tak wibruje. Ej, ale fajne, podoba mi się. No, bardzo fajne. Znajdź pozycję, która uda się przesunąć bramę. Z tego co rozumiem, to fioletowe pokazuje, w którą stronę ta brama ma być... O, nie tak. W którą stronę brama ma być odsunięta. Czyli tu ją mogę złapać tak. Okej. I znowu muszę przytrzymywać. Tak. Czyli to mocno, to lekko. O. Dawaj, 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 jeszcze trochę. Stąd tego nie otworzę. To musi iść do góry, to muszę nad tym stanąć, tak? Ale teraz tego nie złapę. To może tu lekko. I to podniosę. Byłby z ciebie niezły Prowler. Teraz powinieneś móc wejść do środka. I co tutaj mamy? Fortnite'a możemy pograć. Na komputerze. Aha, tu mamy jakiś save. Ładne kolory ma. Uuu, coś tam dymi ze środka. On podniósł już kulkę. Mam to. Części dostaliśmy. Stare prototypy stroju. Zachowaj go. O, uuu, stroje. Na pewno się przyda. Fajnie, fajnie. Dobra. Otrzymujesz rzadką część. Użyj swoich zasobów, aby odblokować kostiumy, gadżety, technologię kostiumu. Okej, możesz poprawić swoje umiejętności walki, to się przyda akurat. Przemieszczania się, ulepszając technologię kostiumu. Wybierz zdrowie. Dobra, ale jedno ważne pytanie. Możecie mi napisać w komentarzu, jeżeli zaraz z tego nie dowiemy się, czy to działa jakby na postać, czy na ten kostium, który ja wybrałem, że jak zmienię teraz kostium, że będę chciał wyglądać inaczej, to stracę te jakby technologie, które tutaj włożę? Chyba nie. Ulepsz swoje zdrowie. Zbierz i wykonaj dodatkowe zasoby, jeszcze bardziej ulepszyć technologię kostiumu. Co my tu mamy? Że tak, tutaj jest więcej zdrowia, przywraca niewielką ilość zdrowia po wykonaniu idealnego uniku albo parady. Tu znowu zdrowie, tu mamy co 10 trafienie w serii, przywraca niewielką ilość zdrowia, trafienie wyrzutnią w sieci. O, to byłoby fajne, tą wyrzutnię można spamować. No i tutaj więcej zdrowia, żetony bohatera jeszcze potrzebujemy, tutaj póki co miejskie. A jak wygląda walka? Gdzie znaleźć? Nie. Obrażenia może, jakbym chciał zwiększyć. Zwiększa obrażenia, podstawa jest 110, 120, zwiększa obrażenia zadawane wrogom w powietrzu. Parowanie ataków wroga częściowo odnawia zdolności. To ciekawe, bo w sumie to mam problem z tymi zdolnościami, no bardzo wolno się ładują moim zdaniem. To jest seria. Okej. Koncentracja, na czym to polega? Atakowanie owiniętych siecią wrogów zapewnia więcej koncentracji, czyli najpierw musiałbym ich R1 tutaj użyć, splątać i dopiero koncentracja części. Dobra, a przemieszczanie się jeszcze co mi to daje? Szybuj dłużej, ulepszaj wybicie, siła wybicia zostaje zwiększona, wzmocniony skok. Dobra, wiecie co? Myślę, że tutaj zainwestujemy na pewno w walkę, póki mam te części. Tego już nie mam. Części sprzętu. Gdzie zdobyć? Okej, przestępstwa. Tak? Tak, bo bohatera mam. Przestępstwa mu jakieś zrobić, albo zgłoszenie z MSZ, MZS. To są chyba te drony, no nie? Tak. Słuchaj, to nie jedyna skrytka. Wojku, moja technologia przyda się osobie, która uwolniła Lee. Nie chcę, by wpadła w niepowołane ręce. Tylko tobie mogę ją powierzyć. Okej, niech będzie. Współrzędne są w masce. Dzięki, chłopcze. Nie krępuj się. Dobra, przy okazji sobie jakąś skrzyneczkę tutaj odblokowałem. O, już do niej zadzwonił. Wszystko dobrze? Tak, mamo. Wszystko gra. Właśnie pomagałem w czymś wujkowi Aaronowi. O! Co, u niego? Stara się. To dobrze. Zobaczymy się w domu, mamo. I zanim znów spytasz, przyrzekam, że wszystko gra. Tekiero. Mam wolną chwilę. Rozejrzyjmy się po dzielnicy. Oni tu chyba jakiś klip robią ze Spidermanami. Nie zrozumie naszej oszałamiającej brawury. Ale... No. Dobra. Pani w akcji. O, policja. Gdzie mamy te skrzynki Brawlera? Chciałbym jeszcze jakąś zrobić tutaj. Ale póki co to mi... O, tutaj jest, tak? Skrzynka Brawlera. Dobra, przelećmy się do niej, bo w sumie to ciekawy jestem tego. Pewnych spraw w Nowym Jorku po prostu nie sposób wyjaśnić. I to jest najlepsze w tym mieście. No to akurat ciężko wyjaśnić, to ktoś sobie klip robi. Już w drodze na targi studenckie? Ej, nie wybiło mnie. To przecież dziś! Panata prowadzi najlepsze zajęcia z technologii muzycznej w całym stanie. I podobno będzie rozmawiał o stypendiach. Mam do niego mnóstwo pytań. Niedługo będę. Ale myślę, że... Chociaż... Czy chcielibyśmy tą misję zacząć? Daleko to jest? Sprawdźmy. Gdzie ta misja jest? To jest to, pod V, tak? No to i tak po drodze w sumie mamy. No dobra. O, zgubiłem się. Dobra, już się odnalazłem. Mamy przestępstwo. Świetnie. Znaczy, nie świetnie, że coś tutaj zrobili złego. Ale świetnie, bo zdobędziemy części, żeby ulepszyć nasz atak. Tu sobie już doszybujemy. I... szybki skręt. Dobra. Co wy tutaj robicie? Coś mi mówi, że to nielegalna transakcja handlowa. Mogę jakoś z wyskoku i zaatakować? Nie, nie bardzo. W sumie to przecież mogłem skakać na nich od góry. Ty, nie pomyliło ci coś z tym strzelaniem? Tam jakąś kurde kostką w nich rzucę. Musiałem przerwać, bo mnie ataku... Oła, ty, dobra, bo robi się niebezpiecznie. Okej, może... Dobra, tamtego, który strzela. Halo, tego co... Strzela chciałem. Okej, dobry unik wyszedł. Jestem w sieci, nie mam szans. Genialne teksty. Jeszcze jakieś dodatkowe cele zrobiłem, nawet ich nie widziałem, szczerze mówiąc. Już wszyscy? Ty jeszcze. I o ziemię. O, tu dostałem trochę. Kiedy ten gadżet się odblokuje? Bo chciałem go użyć jeszcze raz. Oła! Taki kopniak tam poszedł. Jeszcze ktoś? Mogę ich sobie ostrzelać. Wybić i o ziemię w drugiego. A, dobra, masz z tego. Wszyscy? Dobra. Co trzeba z tobą zrobić? Mogę cię zabrać do karetki. Tam ci pomogą. O matko, dzięki. No dobra, nadrobimy trochę drogi. Ej, a czy ja mogę z nim zrobić? Nie, nie mogę z nim zrobić tego, wiecie, obrotu takiego dookoła. Myślę, by się chłop nieźle zdziwił. No, chwila, moment. Dobrze, że to nie są jakieś dalekie odległości. Dobra, proszę bardzo, kolejny Bambik. Nawet mu słuchawki z głowy nie spadły. Dobra, chodźmy do tej kryjówki Brawlera. Ej, ile tu expa jest za to? Handel bronią, pokonanie wrogów i części dostaliśmy. Nice. Miasto wygląda spokojnie. Dobra, zejdźmy na ziemię. Chciałbym sprawdzić teraz tą technologię kostiumu. Czy wystarczy mi tutaj tych umiejętności? Pewnie, że tak. Jeszcze nawet sporo zostało. Nie mam żetonów bohatera, ale tutaj potrzebuję jeszcze rzadkie części. Rzadkie części są od Brawlera? Tak, dobrze myślę. To akurat idziemy do Brawlera. No ten atak, powiem wam, przydałoby mi się w pierwszej kolejności zrobić. Och, kurde. Chcą, żebym się przełączył, tak? Tak, bo teraz Peter ma misję główną, ale wiecie co? Myślę, że tą misję główną w przyszłym odcinku zrobimy. Bo tak jak teraz patrzę, to mamy około 25 minut odcinka. U was pewnie trochę mniej, bo wytnę wam, jak szukałem umiejętności i sprawdzałem, co którym przyciskiem zrobić. Dobra, lecimy tutaj naszym powietrznym metrem na drugą stronę. Można w ogóle mówić powietrzne metro? Czy metro musi być pod ziemią zawsze? Nie wiem, jak tunel powietrzny inaczej nazwać. No, w zasadzie z założenia no to metro jest pod ziemią. No chyba tak, chyba tak. Ale powietrzne. Dobra, kolejna skrzyneczka. Ktoś tu musi lepiej ukrywać skradziony sprzęt. No pewnie, bo zostawił na dachu. To było jasne, że ktoś chciał to, żeby było znalezione. I jesteśmy już na miejscu tej kryjówki Brawlera. Czy to jeszcze dalej? Jeszcze... A, tam po drugiej stronie. Myślałem, że to już tutaj. Czy tam na dachu? Kurde, wysoko. Jeszcze komuś na balkon wpadłem. Dobra. Mam nadzieję, że to nie będzie nic trudnego. Gdzie to jest? Gdzieś tam. Tutaj? Tu były jakieś drzwi przeważnie, może u góry? O, tu coś jest. Tu? Tu są drzwi, nie. Tu? Jakim cudem? Powinienem mieć pajęcze skrytki. Wystarczy, że masz tu plecaki porozkładane. Muszę mieć lepszy kąt. To tutaj chyba? Mogę na to wskoczyć, tak? Czy muszę... Halo Majs, skocz na tą rurę, o. Teraz możesz to podnieść. Ej, to jest fajnie ukryte. Co teraz mam zrobić? Do tego podejść, czy szukać kolejnej? Tu coś mi świeci na zielono przez moment. Co mam z tym zrobić? No to odciągnąć? Nie. Strzelić w to? O co tu chodzi? O, spadłem. Ej, dobra. Aha, tu mam w lewym dolnym. Do szybu wejść. Ej, tu jakieś lasery są. Co jest? W szybie wentylacyjnym? Prowler nie mógł omijać tych laserów bez ich wyłączania. Coś tu musi dezaktywować te lasery. Dobra, żeby... O, przycisnę się. Okej. Tu mam jakąś wajchę do kliknięcia. No nie mógł tego ręką podnieść, musiał liną. Co teraz? Aha, teraz się ruszają, pewnie muszę wrócić. Dobra, przejdź, tylko uważaj na palce, Miles. Jeden i drugi. Nie no, teraz góra, dół. Ej, wiecie co mi to przypomina? Resident Evil, ale film. Tam w którymś momencie były takie pomieszczenie z laserami. Nie pamiętam, która to część była. Tu chyba środkiem. Okej. Dobra, niech to wróci i zaraz się przeciśniemy. Straszną zimną wentylację mają w Nowym Jorku. Na pewno szczury nie przeżyją. Dobra, to już... O! Dobra. O! Udało się. Nie no, ile tego, proszę. Daj mi już spokój. Dobra, dobra, szybciutko. O, przełaź tam, Miles, proszę cię, bo zaraz ci nogi przytnie. Ale dziwna skrytka. Dobra, nie spodziewałem się. Bałem się, że to laser na tą głowę. Okej. I co, mogę stąd już wyjść? Mogę. Okej, kolejny expik. Mam jeszcze parę minut. Czy mamy tutaj coś do roboty? Mielibyśmy tutaj zdjęcie albo kolejną kryjówkę Brawlera. Dobra, zróbmy zdjęcia. Hej, widzę, że znalazłeś skrytkę w Huntersboy. To był pierwszy poligon Brawlera. Czekaj, serio? Musiałem sprawdzić swój sprzęt na oczu. A ty jak ogarnąłeś swoje moce? Właściwie to zrobiłem to samo. Ha, może faktycznie. Mogę tak z bliska podejść? O. Tyle, że ty swój sprzęt ukradłeś, a mnie ugryzł. Moment. O nie, rozłączył się z tym wujkiem. Powiedział moment. Moment i dzwoni do kogoś innego już. Muszę przyznać, że wszedłem do jego sklepu skuszony artykułami o nowych smakach. Ale to te tradycyjne sprawiają, że stare tam wraca. Czasami, nie bez powodu, klasyka zostaje klasyką. Dobra, następnym razem poczekam z tym. O, odzwonił! Ej, super! Może faktycznie jesteśmy spokrewnieni. Ta, tyle, że ty swój sprzęt ukradłeś, a mnie ugryzł radioaktywny pająk. Musisz mi kiedyś wszystko dokładnie opowiedzieć. Mnie pająki gryzły z milion razy, a po ścianach nie chodziłem. Wybacz, to tajemnica. Rozumiem. Dzięki za oczyszczenie tej skrytki, chłopcze. Ej, czy jeżeli Miles kogoś ugryzie, albo Peter, to zrobię w takim razie nowego Spidermana trzeciego? Ale heta. Okej, nowa skrytka. O, coś tutaj jest. Gdzieś... A, widzę już, widzę. Tu. To jest tak... Okej, tak i... Dawaj, jeszcze trochę. Ej, mogliby zrobić kiedyś taki właśnie odcinek jakby. Że jest masa armii Spidermanów. No. I w końcu któryś z nich jest zły. Podejrzewam, że w którymś z komiksów na pewno już tak było. Tam jest różne wersje. Co mam z tym zrobić? Tam coś mam. O co tutaj chodzi? Dobra, atak na cysternę. Tym się po... O to chodzi, to tym się kręci. Dobra, ta sporo, to jest raptem twoja trzecia. I to po prostu otworzę. Ej, ta fajna była. Lepsza niż ta z laserami. No, otwieraj to. Trochę częściej nafarmiliśmy w tym odcinku. I kolejna kulka do kieszeni. Kolejny z głowy. No, to nie miał komputerka żadnego. Ej! O co chodzi? Ja nie wiedziałem, że oni mogą atakować tak o. To oni będą bronić tych kryjówek? Brawlera? No to wychodzi. Dobra, przylepmy ich. Dobra, nie przylepił się, ale i tak dostał. Masz. Sam zostałeś, gościu. To cię porazimy. Dobra. Ej, to mnie zaskoczyli teraz. Co ty masz w ogóle za broń? O, dobra, ta broń to się rozpływa w powietrzu. Jak te wszystkie listy z... jak to się nazywał ten film taki... O... 007. Dostałem powiadomienie o próbach włamania do skrytki w stoczni. Tak. Była tu grupa, co zabrała Lee. Muszą być dobrzy, skoro ją znaleźli. Nawet twój ojciec jej nie namierzał. Tata? To było pierwsze starcie między funkcjonariuszem Jeffersonem Davisem a Prowlerem. Ukrywałem się kilka godzin w kontenerze, żeby go zgubić. Prawie żałuję, że mnie wtedy nie złapał. Nie chciałem. Prawie? W to mieszał. Dobrze, że już się tym nie zajmujesz. Trzymaj się, wujku. Dzięki, chłopcze. Coś mu nie wierzę. Dobra, nie znam fabuły końca Spidermana, ale mam wrażenie, że jak zbiorę wszystkie, to że on nas zdradzi i nam ukradnie je. I dalej będzie zły. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale coś mi tak śmierdzi. Dobra. Myślę, że dzisiejszy odcinek będziemy już kończyć. Tak. Sporo tutaj rzeczy dodatkowych na mieście porobiliśmy. W przyszłym ruszamy dalej z fabułą. I co? Wpadajcie do Justyny na Instagrama, link macie w opisie. Tak, zapraszam was. A więc zostawcie subika, żeby nie przegapić następnego odcinka. I do zobaczenia. Cześć. Hejka.